Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Dziś zapraszam Was na ciążowe Q&A. Nie ukrywam, że troszeczkę z nagraniem tego filmiku zwlekałam, bo na nie wszystkie pytania byłabym wcześniej jeszcze w stanie odpowiedzieć, natomiast teraz już tak, więc mam nadzieję, że te z Was, które się ostatnio właśnie udzielały w komentarzach i pytały o różne sprawy związane z moją ciążą, że znajdziecie tutaj odpowiedź na Wasze pytanie. I na wstępie chciałam tylko powiedzieć, że bardzo miałam dzisiaj wielką ochotę nagrać film w jadalni, bo tutaj mamy dobre światło. Teraz musiałam sobie zaciągnąć roletę, bo byłabym z tej strony prześwietlona, bo mamy przepiękne słońce. Natomiast mam wrażenie, że tutaj niesie się ciągle echo, więc dajcie znać w komentarzach, jak jest, czy mogę tutaj od czasu do czasu nagrywać, czy jest z dźwiękiem wszystko w porządku, czy lepiej po prostu zastanowić się nad jakimś wygłuszeniem, bo niesie się echo, więc czekam na Wasze komentarze, czy z dźwiękiem jest ok, czy nie bardzo. Pierwsze pytanie chyba od Marysi. Ja nie zrobiłam sobie zrzutów ekranu, tylko sobie po prostu szybko napisałam w notatniku, więc tak mniej więcej tylko pamiętam, kto pytał. Jak się czujesz? I powiem Wam, że porównując moją pierwszą ciążę i drugą, to w obu się czuję świetnie, natomiast ta druga przebiega jakby jeszcze lepiej, bo czuję się jeszcze lepiej niż właśnie w ciąży pierwszej, gdzie miałam najtrudniejsze takie 2 tygodnie, chyba między 7. a 9. tygodniem, gdzie po prostu nie byłam w stanie wstać z łóżka. Dorwała mnie też pierwszy raz w życiu migrena i naprawdę czułam się kiepsko. W tej to ciąży tego w ogóle nie było. Na początku, w ogóle w pierwszym trymestrze męczyło mnie coś takiego, że byłam bardzo bez przerwy głodna i bardzo zmęczona, że potrafiłam wstać z łóżka i już byłam zmęczona, jakbym nie wiadomo jak się po prostu narobiła. Natomiast na szczęście już to dawno, dawno przeszło i się czuję naprawdę świetnie. Myślę, że obie ciąże porównywalnie dobrze znoszę, natomiast ta jest jeszcze właśnie troszeczkę lepsza z tego względu, że nie miałam takich dolegliwości właśnie bardzo ciężkich jak w poprzedniej ciąży, typu właśnie ta migrena i takie naprawdę kiepskie samopoczucie. W którym tygodniu jesteś? Powiem Wam, że nie będę dokładnie mówić, w którym tygodniu, z tego względu, że chciałabym uniknąć takich pytań, a czy to już, a kiedy, a czy maluszek jest już na świecie. Powiem Wam tylko tyle, że jestem w piątym tygodniu. Ostatnio też, jak nagrywałam dla Was właśnie tą informację, że jestem w ciąży, też powiedziałam, że jestem w drugim tygodniu, zamiast w drugim trymestrze, coś takiego. Jestem w 5. miesiącu ciąży. To jest też właśnie oznaka tego, że jestem w ciąży, że bardzo często mylę słowa, zapominam i czasami opowiadam głupoty, więc musicie czasami brać poprawkę na to właśnie, co w filmach mówię, bo się po prostu jest mi teraz zdecydowanie łatwiej przejęzyczyć niż to było wcześniej. Czy Niko cieszy się, że będzie mieć rodzeństwo? I powiem Wam, że Niko no jeszcze jest troszeczkę za malutki, więc ja przypuszczam, że on jeszcze nie rozumie, o co chodzi, ale Niko wie właśnie, że będzie rodzeństwo. Staramy się mu to, wiecie, regularnie jakby tak ostwajać tą informację w nim. Dopiero zacznie, myślę, do tego dojrzewać i właśnie poznawać nową sytuację, kiedy się w niej znajdzie, kiedy się już maluszek z nami pojawi właśnie w domu, więc na razie go oswajamy, natomiast przypuszczam właśnie, że on jeszcze nie bardzo wie, o co chodzi. Natomiast głaszczę brzuszek, daję całusy, natomiast myślę, że to jest bardziej z takiej miłości właśnie, wiecie, do mamy, niż z tego, że właśnie wie, że będzie mieć rodzeństwo. Ale myślę, że jak maluch się pojawi w domu, to będzie wielka radość z tego względu, że teraz przez pandemię zauważyłam, że mój Niko bardzo tęskni za dziećmi. Jak wychodzimy na plac zabaw, to niestety w większości przypadków one są po prostu, wiecie, puste, nie ma nikogo i on tęskni po prostu za kontaktem z ludźmi, czasami zaczepia obcych ludzi na spacerach, wiecie, pokazuje jak tańczy, albo po prostu macha do każdego, albo mówi halo, więc widzę, że on potrzebuje po prostu kontaktu z ludźmi, a przede wszystkim właśnie z dziećmi. W pandemii jest to teraz trudniejsze, więc myślę, że bardzo się będzie cieszyć, kiedy pojawi się właśnie nowy członek rodziny. Co z treningami? Czy nadal ćwiczysz i praktykujesz jogę? Jeśli chodzi o treningi, to cały czas ćwiczę. Jestem cały czas aktywna. Miałam tylko przerwę we wrześniu, kiedy byłam na urlopie w Polsce. To był ten właśnie też moment, gdzie miałam właśnie taki stan, że byłam bez przerwy zmęczona. Więc po prostu stwierdziłam, że na urlopie daję sobie przyzwolenie. Poza tym
to nie jest tak, żeby uprawiać sport i żeby się do tego zmuszać, ja to robię z przyjemności i też jeżeli mam kiepski dzień, to po prostu odpuszczam. Na szczęście, że się czuję w tej ciąży naprawdę dobrze, rzadko kiedy się zdarza taki słabszy dzień, udaje mi się ćwiczyć 5-6 razy w tygodniu i wspominałam Wam też w którymś z poprzednich vlogów, że jest to mniej więcej 30-40 minut. Przed ciążą były to takie treningi, na przykład z Chadakowską po 40, po 50 minut, praktyka jogi gdzieś mniej więcej godzinna, czasami też dłuższa, bo po prostu takiej potrzebowałam. Natomiast teraz w ciąży zdecydowanie zwolniłam i są to treningi 30-minutowe. Na początku bardzo byłam właśnie wkręcona w jogę i czułam potrzebę, że muszę ją praktykować. Natomiast teraz mi się totalnie odwróciło, zatęskniłam za takimi treningami, które mnie zmęczą i robię sobie po prostu coś takiego, że 20-25 minut robię sobie pojedyncze ćwiczenia z różnych programów Ewy Chodakowskiej. Co mi wpadnie do głowy, to ćwiczę. Teraz skupiam się oczywiście na nogach, na pośladkach, na ramionach i na plecach. Nic nie ćwiczę na brzuch, omijam tą okolicę i sobie właśnie wybieram ćwiczenia. Co mi wpadnie do głowy, to sobie ćwiczę. I to są właśnie tego typu ćwiczenia, co Wam powiedziałam przed chwilą. Natomiast po takiej sesji 20-25 minut robię sobie jeszcze dodatkowo cardio i różnie, to zależy na co mam ochotę. Albo wybieram sobie rower stacjonarny i jadę właśnie takim szybkim tempem na rowerze. Czasami jak mam dobry dzień, to nawet wsiadam na pół godziny na rower. Natomiast jeżeli mam ochotę na coś lżejszego, to robię sobie taki 15-minutowy po prostu marsz. I tak to u mnie obecnie wygląda, że mam potrzebę po prostu robić takie treningi bardziej, które mnie zmęczą. Natomiast to jest wszystko oczywiście w granicach rozsądku, w granicach normy. Nie, jakby ciąża to nie jest czas budowania kondycji, budowania formy, budowania mięśni, tylko czas, żeby coś sobie jakby pomóc przed porodem, żeby się do niego przygotować i ja tak na to patrzę, że właśnie aktywność fizyczna ma mnie przygotować do nadchodzącego porodu, a nie robię, wiecie, ćwiczeń na złamanie karku, bo muszę zaliczyć trening. Absolutnie nie. Wszystko z głową i rozsądnie. To chyba by było na tyle, jeśli chodzi o ćwiczenia. A jeśli chodzi o jogę, to na początku rzeczywiście praktykowałam praktycznie cały tydzień, 6 dni w tygodniu i tylko była joga, natomiast teraz właśnie mi się odwidziało i teraz zamiast jogi zdecydowanie częściej medytuję i stosuję pranayamę, czyli po prostu techniki oddechowe, które też mnie mają przygotować właśnie do nadchodzącego porodu, który może się okazać właśnie porodem naturalnym, mimo że wcześniej miałam cesarkę, więc myślę, że teraz patrzę na to przede wszystkim w ten sposób, żeby aktywność fizyczna dobrze przygotowała mnie do porodu i później do rekonwalescencji właśnie po porodzie. Czy nadal odżywiasz się zdrowo jak przed ciążą, czy pozwalasz sobie na zachcianki? I powiem Wam, że tak, jem tak samo jak jadłam przed ciążą. W ogóle ten okres między dwoma ciążami to był czas, kiedy bardzo dużo się uczyłam na temat zdrowego odżywiania, bardzo chciałam zmienić swoją dietę. Przede wszystkim, żeby ona była bardzo różnorodna, nie tylko, wiecie, warzywa, owoce, ale żeby wprowadzać różnego rodzaju składniki, które są dla nas dobre i zdrowe. I właśnie cały czas się na ten temat doszkalam, czytam różne książki na ten temat, więc jem tak samo jak jadłam przed ciążą, staram się, żeby to było po prostu jedzenie zdrowe, które po prostu dobrze na mnie wpływa i się po nim dobrze czuję. Natomiast czy pozwalam sobie na zachcianki? No powiem Wam, nie wiem co by to było za życie, gdybyśmy się bez przerwy trzymali, wiecie, właśnie takiej jakiejś diety, którą sobie ustaliliśmy z góry i jakbyśmy mieli zachciankę, to byśmy jej nie spełniali. To by musiało być smutne życie, więc ja raz na jakiś czas rzeczywiście jakaś zachcianka mi się pojawia i sobie ją spełniam. Wczoraj na przykład miałam wielką ochotę na bagietkę z masłem po prostu, więc sobie zjadłam, no właśnie, bagietkę z masłem. Ostatnio też miałam wielką ochotę na musztardę, żeby coś sobie z musztardą zjeść. No zdarzają się takie dziwne zachcianki, przypuszczam, że typowo ciążowe. Czasami po prostu organizm, myślę, że też daje nam sygnał, że czegoś potrzebuje, więc pozwalam sobie na zachcianki, zwał jak zwał, jakby to nazwać, jakieś grzeszki zdarzają się, ale no nie mam ich zbyt często. Jeśli chodzi o jakieś fast foody, takie rzeczy, to ja ogólnie mówiłam Wam kiedyś, że lubię, natomiast wszystko z głową. Wolę sobie fast fooda zrobić w domu, niż kupować właśnie na mieście, niż zamawiać też do domu, więc jeżeli mam ochotę na jakąś pizzę, robię ją sama.
Tak samo z jakimiś, wiecie, hamburgerami. W tym roku zdecydowanie też przepadłam, jeśli chodzi o dietę roślinną. I tutaj bardzo dużo właśnie gotuję w domu wegetariańsko i wegańsko. Przede wszystkim wegetariańsko. Bardzo rzadko się u nas zdarza, żebyśmy jedli mięso, bo po prostu nie mamy jakoś na niego ochoty, nie ciągnie nas do tego mięsa. Więc też myślę, że przez to, że zaczęliśmy jeść bardziej roślinnie, nasza dieta stała się bardziej bogata, no i bardziej też zdrowa. Jak wygląda prowadzenie ciąży w Niemczech? O to chyba pytała Karolina. Powiem Wam tak, że ja kiedyś nagrałam właśnie filmiki przy mojej pierwszej ciąży, jak wygląda to w Niemczech i też jak wygląda sam poród w Niemczech. Przypuszczam, że też po moim drugim porodzie, jeżeli będę mieć jakieś inne doświadczenia, to też Wam nagram na ten temat filmik i sobie, wiecie, porównamy pierwszy i drugi poród, jak to wyglądało. Natomiast prowadzenie ciąży w Niemczech myślę, że się nie różni niczym specjalnie od tego, co jest w Polsce. Jak poszłam do lekarza na pierwszą wizytę, gdzie stwierdzono właśnie ciążę, to dostałam taki wypis wszystkich możliwych badań, jakie mogę w ciąży wykonać i jakie są ich ceny. I też była możliwość wykupienia jakby całościowego takiego pakietu. To chyba kosztowało 250 euro właśnie u mojego lekarza. No i ja się zdecydowałam właśnie na ten cały pakiet, żeby po prostu, no wszystkie konieczne badania, które trzeba zrobić, żeby były u mnie zrobione. No i właśnie koszt 250 euro. Dodatkowo też było takie badanie właśnie poprzednio. W poprzednim miesiącu miałam badanie, które się nazywa Nackenfaltenmessung, czyli to jest badanie u dziecka fałdów szyjnych. Tak to mogłabym przetłumaczyć. Ja się na tym kompletnie nie znam, natomiast tak to można przetłumaczyć. I tutaj to badanie ma jakby wykluczyć wszelkie choroby, chyba genetyczne, z tego co się nie mylę. I żeby jakby mieć jak największe prawdopodobieństwo właśnie, że dziecko jest zdrowe, bo to badanie daje 70%, natomiast żeby mieć 90% pewność, że z dzieckiem jest wszystko w porządku, dodatkowo też się pobiera krew, to ta krew idzie do specjalnego laboratorium i za to badanie jeszcze dodatkowo zapłaciłam 35 euro. No czyli liczymy około 300 euro, trzeba liczyć właśnie za takie badania przez całą ciążę, żadne więcej opłaty nie są doliczane podczas właśnie wizyt, wiecie, u lekarza. Badania są wszystkie takie same jak w Polsce. No i myślę, że tutaj prowadzenie ciąży się nie różni właśnie między Niemcami a Polską, więc tak to wygląda. Myślę, że jakichś specjalnych różnic nie ma, ale też mi jest ciężko porównywać, bo ja nie rodziłam w Polsce, więc nie wiem, jak prowadzenie ciąży typowo wygląda właśnie w Polsce. Pytanie, które zadała chyba Asia, czy znam już płeć dziecka? I dlatego się wstrzymywałam właśnie z nagraniem tego filmu, no bo nie byłabym Wam w stanie nic powiedzieć, bo nie wiedziałam. Ostatnio byłam właśnie u lekarza i dowiedzieliśmy się właśnie w końcu, czy to będzie chłopiec, czy to będzie dziewczynka. I powiem Wam, że spełniły się nasze jakby przekonania, bo my od samego początku, jak tylko zaszłam w ciążę, wiedzieliśmy, że to będzie chłopiec i byliśmy przekonani o tym na 100%. Wiecie, zawsze macie 50% szans, natomiast u nas jakoś się to tak zakorzeniło w głowach, że to będzie chłopiec na 100%, że Niko będzie mieć brata, że się po prostu spełniło i będziemy mieć właśnie drugiego syna, więc myślę, że tym bardziej Niko się właśnie ucieszy, no, że będzie mieć właśnie braciszka, będą mieć, wiecie, więcej pewnie tematów, zabaw takich wspólnych, no bo jednak między dziewczynkami a chłopcami jest czasami bardzo duża różnica. Czasem dziewczynki lubią się bawić na przykład samochodami, a chłopcy lalkami, a czasami, wiecie, każdy ciągnie w swoją stronę i się dogadać nie potrafią. Różnie to z dziećmi bywa. Natomiast mam nadzieję, że przy dwóch chłopcach będzie nam po prostu łatwiej, żeby się dogadali między sobą. Ale to wiecie, wszystko przyjdzie z czasem. Zobaczymy, co pokaże właśnie, co pokaże życie, co pokaże czas. Więc będziemy mieć właśnie chłopca drugiego. I czy wybraliście już imię? Jak właśnie planowaliśmy mniej więcej właśnie drugą ciążę, bo to jest wszystko, wiecie, zaplanowane, to właśnie też się zastanawialiśmy nad imieniem i powiem Wam, że był długi okres czasu, że nie umieliśmy się zdecydować. Ja też czasami miałam w głowie taką myśl, no jestem przekonana, że będzie chłopiec, a co jeśli rzeczywiście będzie dziewczynka? Jakie my jej damy imię? Ja nie miałam w ogóle pomysłu na imię dla dziewczynki, jakoś żadne mnie nie przekonało, żadne myślałam nie będzie pasować do nazwiska. Natomiast z imieniem chłopca też na początku tak było, że nie umieliśmy się zdecydować. Zastanawialiśmy się nad Arturem.
Teraz właśnie nie będę umiała sobie przypomnieć. Na pewno był Artur, na pewno był Filip. I jeszcze kilka innych imion właśnie braliśmy pod uwagę. Mi się podobało Mike, ale pomyślałam sobie, że mimo, że my mieszkamy w Niemczech, to ja bym chciała imię, które będzie bardziej takie, wiecie, międzynarodowe, ale które też jak będziemy w Polsce, które nie będzie jakoś dziwnie brzmieć. Więc ja chciałam coś, co po prostu będzie uniwersalne, co będzie właśnie dobrze brzmieć i wśród rodziny właśnie w Hiszpanii, że będą mogli swobodnie to imię bez problemu wymówić. Tak samo będzie w Polsce i tak samo będzie w Niemczech, więc ciężko mieliśmy ogrzech do zgryzienia, żeby znaleźć takie imię, które po prostu będzie takie właśnie międzynarodowe, a z drugiej strony też nie będzie wymyślne, więc kilka tam mieliśmy właśnie, nad którymi się bardzo zastanawialiśmy, ale w końcu stanęło na imieniu Filip, więc będzie Niko i Filip. I mam wrażenie, że to jest dobry wybór, bo już się bardzo z tym imieniem oswoiliśmy. Tak naprawdę teraz cały czas już mówimy Filip, więc myślę, że to był bardzo dobry wybór, będzie pasować do nazwiska. No i tak jak mówię, ani rodzina w Polsce, ani właśnie w Hiszpanii nie będzie mieć problemu, żeby to imię wymówić. I też jak właśnie Filip będzie tutaj chodzić do przedszkola czy do szkoły właśnie w Niemczech, też nie będzie problemu, wiecie, wśród dzieci, wśród nauczycieli, żeby to imię wymówić. Jeszcze coś miałam w głowie, jeszcze coś Wam chciałam powiedzieć. Aha, tak samo jak Niko zdecydowaliśmy się na zapis polski, czyli przez K, tak samo będzie z Filipem, będzie się po prostu nazywać Filip, nie przez P, bo stwierdziliśmy, że chcemy, żeby było po prostu łatwo, prosto, więc będzie Filip właśnie po polsku. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że rozwiałam Waszą ciekawość. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to piszcie śmiało, mogę chętnie dla Was jeszcze taki filmik nagrać. Możecie się w przyszłości spodziewać właśnie takiego filmu porównawczego mojego pierwszego i drugiego porodu. No teraz obecnie żadnych różnic specjalnie między pierwszą a drugą ciążą nie ma, więc też nie nagrywam filmów ciążowych, ale mam nadzieję, że w przypadku tego filmu właśnie rozwiałam jakieś Wasze wątpliwości, zaspokoiłam Waszą ciekawość. No myślę, że większość z Was interesowała właśnie płeć i imię maluszka, więc teraz już wiecie. Jeżeli ten film Wam się spodobał, dajcie kciuki do góry, będzie mi bardzo miło i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, ściskam, buziaki, pa, pa.